Witam w moim kolejnym materiale poświęconym systemowi NextWar. Dzisiaj postanowiłem zaprezentować zasady związane z alternatywnym systemem działań lotniczych. Skąd wzięły się w ogóle te zasady? Zostały one opublikowane w dodatku NextWar Series Supplement No. 1 i stanowią niejako rozwiązanie podstawowego problemu, jaki wiąże się ze stosowaniem zaawansowanych zasad lotniczych, mianowicie czasu. Zaawansowane zasady lotnicze, jak wspominałem przy okazji ich omawiania, są fajne, natomiast połykają bardzo dużo czasu i sprawiają, że gra może się ciągnąć. Poza tym, jak podają sami twórcy w tymże dodatku, zaawansowane zasady przy całej ich fajności odbiegają nieco od realizmu. Po pierwsze, żaden dowódca na tak wysokim szczeblu nie wydaje rozkazów poszczególnym typom samolotów. Nie mówimy, my jako dowódca, powiedzmy, całej armii, nie dzwonimy na przykład do dowódcy sił lotniczych i mówimy: panie, wyślij tu pan dwa F-18, żeby one eskortowały A-10 i żeby im towarzyszył, powiedzmy, jeszcze jedna maszyna walki elektronicznej. Nie, my mówimy po prostu: panie, potrzebujemy uderzenia tutaj, a tym, co weźmie udział w tym uderzeniu, już zawiaduje kto inny. Sprawia to, że właściwie gra traci trochę na realizmie, w związku z czym właśnie powstał ten system alternatywny. System alternatywny jest, jakby powiedzieć, bardziej taki operacyjny. Łączy on w sobie prostotę systemu standardowego, jednocześnie zachowując pewną głębię systemu zaawansowanego, a jednocześnie i wreszcie będąc nieco bardziej szybszym. Na czym on polega? Rezygnuje się z nim z żetonów samolotów, tych, które mieliśmy w zasadach zaawansowanych. Wykorzystuje się w zamian za to żetony tak zwanych jednostek lotniczych. Dzielą się one na dwa typy. Żetony oznaczone literką B i żetony oznaczone literką A. Jak nie trudno się dojść do wniosku, że te jednostki oznaczone A są nieco lepsze, jednostki oznaczone B są gorszej jakości i każda strona ma ich określoną ilość w pudełku. Co na tych żetonach mamy? Może pokażę. O, teraz powinno być dobrze widać taki żeton. Mamy więc literkę określającą jakość tej jednostki, wartość wsparcia walki, wartość możliwości wykonywania uderzeń oraz współczynnik obrony przeciwlotniczej, znaczy przed jednostkami przeciwlotniczymi. Daje się od razu zauważyć brak oznaczenia dotyczącego walk przeciwko innym samolotom. Co wynika z tego, że w zasadach zaawansowanych nie ma walk samolotów przeciwko samolotom w takim stopniu, jaki rozumiemy w zasadach zaawansowanych. Tu z kolei wykorzystano mechanikę stosowaną w zasadach standardowych. Zaraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Na początku każdego etapu musimy określić, ile każdy gracz będzie posiadał pakietów lotniczych. Może teraz podniosę tę kamerkę, żeby to znowu lepiej widać. Określenie to ilości tych pakietów wygląda podobnie jak w przypadku ilości punktów lotniczych w zasadach standardowych. Bierzemy więc tabelkę punktów lotniczych ze standardowych zasad gry i sprawdzamy, ile w danym etapie po rzucie kością dany gracz będzie posiadał. Przykładowo w pierwszym etapie przy określonym rzucie jest to tyle i tyle. No, to opisywałem już przy okazji zasad standardowych, więc nie będę się powtarzał. Natomiast teraz każdy gracz wykonuje dwa rzuty. Pierwszy rzut wykonujemy dla żetonów klasy A. A. Powiedzmy, że w tym przypadku robię to dla gracza NATO. Wykonuję rzut kością. Przyjmijmy, że mamy pierwszy etap. Wrzuciłem dwójkę. Do tej liczby dodaję 1 lub 2 za każdy lotniskowiec obecny na mapie,
A2 za każdy lotniskowiec obecny na mapie, nie będący w porcie. Przyjmijmy, że w tym momencie, powiedzmy, na planszy nie mam żadnego lotniskowca, czyli w tym przypadku dwójka oznaczałaby, że otrzymam 4 pakiety klasy A. To są A, to są A. Losuję, nie patrząc, co wylosuję. 1, 2, 3, 4. I umieszczam je w kolumnie Ready. Dopiero teraz mogę zobaczyć, co wylosowałem. Zauważmy, że one, mimo posiadania jednej klasy, różnią się od siebie cyferkami. Jeżeli w przypadku walki, tej gry całościowej z wykorzystaniem wszystkich zasad podstawowych ten po stronie naszej, czyli po stronie tej, którą gramy, nie występuje interwencja, wówczas liczba ta jest dzielona na pół, zaokrąglając w górę. Następnie losujemy żetony B. Żetony B losujemy tak samo, wykonując rzut kością. W tym przypadku wypadła dwójka, co oznaczać będzie cztery żetony. I w ich przypadku uwzględniamy pogodę. Czyli gdyby na przykład pogoda była jako overcast, wówczas posiadałbym tylko połowę tychże punktów, czyli dwa. A jeżeli pogoda byłaby sztorm, to posiadałbym tylko 1/4 tych punktów, pakietów, czyli jeden. Dodatkowo od tej liczby odejmuję minus 1 za każdą zniszczoną bazę lub zdobytą, albo za każdą, która posiada żeton Strike. Przyjmijmy, że na planszy w tym momencie nie mam ani jednego takiego żetonu, czyli miałbym normalnie, losuję cztery żetony klasy B. To są B, nie, to są A, tu są B. 1, 2, a jeden za dużo wylosowałem. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Następnie to samo robi druga strona, powiedzmy, czyli w tym przypadku, gdybym dowodził Rosjanami, to losuję najpierw dla Rosjan żetony klasy A. Wyrzuciłem piątkę, co oznacza, że dla Rosjan wylosowałbym 7 żetonów klasy A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Nie, o jeden za dużo chyba. Tak, o jeden za dużo. I umieszczam je także na planszy. 3, 2, 3, 2. Powiedzmy te umieszczę razem, żeby to było wygodniejsze. Zaraz tam przejadę kamerką. I tak samo żetony klasy B. Wyrzuciłem szóstkę, co oznacza, że losuję 6 żetonów klasy B. Pięć, sześć, jeden, dwa, trzy, trzy. Generalnie lubię je sobie potem układać tak, żeby stosami, przez co łatwiej jest nad nimi panować. Propos panowania nad żetonami. Dobra. Teraz, kiedy wiemy już, ile kto żetonów ma, czy pakietów, możemy określić przewagę powietrzną. Przewaga powietrzna jest określana z kolei dokładnie tak jak w zasadach standardowych, czyli patrzymy, ile mamy jednostek i ten, kto ma więcej, w zależności od skali, ten posiada określony stopień przewagi powietrznej. Czyli przykładowo, gdybyśmy tu mamy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 2. Nie, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli Rosjanie mają przewagę advantage, czyli pomiędzy 4 a 7. I w ten sposób określamy przewagę powietrzną. Nie mamy tutaj wysyłania do Air Superiority Missions. Nie musimy tego wykonywać. Te jednostki będą nam służyć tylko potem do wykonywania kolejnych działań, które wykonujemy już zgodnie z zasadami obowiązującymi w grze, czyli tak jak wykonujemy nimi uderzenia według zasad Strike,
Wykonujemy nimi wsparcie dla jednostek lądowych wedle zasad wsparcia jednostek lądowych, wykorzystując odpowiednie wskaźniki. Tu mamy wskaźnik dla wsparcia dla walk jednostek lądowych, tu mamy wskaźnik do wykonywania strike. I na tym w dużej mierze, jak sami widzicie, taka opcja sprawia, że jest to wszystko prostsze. Tych żetonów jest mniej, te żetony są łatwiejsze w obsłudze, te żetony są wreszcie prostsze w działaniu. I w trakcie czego gra toczy się wyraźnie szybciej, jak mogę z własnych doświadczeń stwierdzić, niż w przypadku, kiedy wykorzystujemy te typy samolotów, choćby dlatego, że tutaj na poszczególne misje nie wysyła się więcej niż dwóch jednostek. Więc odpada to wysyłanie na przykład czterech typów samolotów, przeciwko nim lecą trzy samoloty, odbywają się kolejne etapy walk powietrznych, potem jeszcze wykonujemy test uderzeń. Nie, tu wybieramy pakiety, wysyłamy je na misję, uwzględniamy wpływ artylerii przeciwlotniczej, no i wracają nam do naszego okienka. Wszystko to sprawia, że myślę, że jest to dobry pomysł, jeżeli ktoś chce, właśnie lubi ten system, a denerwuje go właśnie długość trwania z wykorzystywania podstawowych, tych standardowych, zaawansowanych zasad lotniczych, to myślę, że mógłby to uwzględnić i może mu się to spodobać. Dodatkowo w zasadach uwzględniono specyfikę poszczególnych państw, z poszczególnych gier, ponieważ pochodzi to z suplementu, i z założenia ma być wykorzystywane we wszystkich grach systemu Next War. Natomiast może jest w zasadach podano też specjalne modyfikacje związane z wykorzystywaniem ich w poszczególnych grach, tak jak na przykład w Next War Poland mamy, że losujemy najpierw żetony tylko klasy A, za każdym razem losując je dwa razy, nie korzystamy z żetonów klasy B, dopóki nie wyczerpią się żetony klasy A. Że na przykład w Next War Korea po zakończeniu każdego dnia jednostki lotnicze Armii Północno-Koreańskiej usuwają ze swojej puli po jednym żetonie klasy A i po jednym żetonie klasy B. Tego typu szczególiki. Więc to by było w dużej mierze na tyle, jeżeli chodzi o zasady alternatywne. Myślę, że jest to ciekawa rzecz i godna uwagi dla każdego, kto chciałby na przykład właśnie grać w tę grę z uwzględnieniem pełnych zasad kampanijnych. To więc byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę.